sposób na wykorzystanie budynku dawnego szpitala zakaźnego w Łomży znalazły władze miasta i województwa. Przeprowadzi się tam Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, a w jego dotychczasowej siedzibie przy ulicy Rybaki miasto będzie mogło utworzyć inną placówkę związaną z ochroną zdrowia. Na konferencji prasowej w łomżyńskim ratuszu poinformowali o tych ustaleniach członkowie zarządu województwa Bogdan Dyjuk i Stefan Krajewski, wspomagani przez dyrektor Katarzynę Zajkowską z Urzędu Marszałkowskiego oraz prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło gościć w Łomży przedstawicieli zarządu województwa podlaskiego. Tym bardziej jest mi niezmiernie miło z tego powodu, że mamy do przekazania dla Państwa bardzo dobre informacje dla mieszkańców Łomży, dla naszego środowiska lokalnego. Przez ostatni rok czasu trwały różne dyskusje, odbywały się spotkania w zakresie wykorzystania budynku po dawnym szpitalu zakaźnym. Mieszkańcy Łomży wielokrotnie na dyżurach, ale również także i radni praktycznie na każdej sesji dopytywali prezydenta miasta, co dalej z budynkiem po byłym szpitalu zakaźnym. Odbyło się szereg spotkań, między innymi w miesiącu bodajże maju gościliśmy pana marszałka Dyjuka w Łomży na takim większym spotkaniu, gdzie trwały dyskusje, różne propozycje związane z budynkiem po dawnym szpitalu zakaźnym. I bardzo się cieszę z tego powodu, że wreszcie bardzo dobra koncepcja dla naszego miasta została wypracowana i w tamtym tygodniu pan marszałek Dyjuk przy okazji wizyty w Łomży na konferencji z okazji dziesięciolecia Instytutu Medycznego tą informację im przekazał. Dzisiaj możemy tymi wiadomościami podzielić się z Państwem. Po pierwsze, jest to dobra wiadomość, dlatego, bo zakład opiekuńczo-leczniczy w Łomży powstanie. Po drugie, dzięki tutaj wypracowanemu wspólnie stanowisku będzie mogła być poszerzona działalność w OPIT-u o profilaktykę dzieci i młodzieży. Także dzięki tej decyzji możemy dostrzec po raz kolejny problemy osób starszych i potrzebujących poprzez to, że będziemy mieli możliwość rozszerzenia zakresu działalności, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, o dodatkową działalność, która może się pojawić w budynku w OPIT-ie, czyli na ulicy Rybaków. Za chwilę przekażę głos panu marszałkowi, który już Państwa poinformuje w sposób szczegółowy na temat tej propozycji, ale chciałbym z tego miejsca podziękować i panu marszałkowi, i panu Stefanowi Krajewskiemu, który jest członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego, za przychylność i za przedstawioną koncepcję, która w mojej ocenie jest dobra i spełnia tutaj wymagania, jeżeli chodzi o rozwój służby zdrowia w takim kontekście, w jakim oczywiście mogą samorządy się włączać. Tak, warto też podkreślić, że koncepcja ta była uzgadniana nie tylko z prezydentem miasta, ale także z innymi osobami, więc ta koncepcja wychodzi ze środowiska łomżyńskiego. Nie jest to jest koncepcja, która jest nam narzucona, wręcz przeciwnie, jest to koncepcja wypracowana. Chciałbym podziękować panu prezydentowi za te słowa, które wspomniał, dotyczące naszej współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu czy celów, jakim jest zapewnienie pomocy wszystkim potrzebującym ze środowiska samej Łomży, ale najbliższej okolicy.
To nie jest tak, że my na przestrzeni tych kilku miesięcy, bo bodajże tutaj w maju spotkaliśmy się, aby porozmawiać o tym, co faktycznie w Łomży jest konieczne, potrzebne w najbliższym czasie, ale także w perspektywie kilku lat. Tak jak wówczas w maju wspominałem, to i o czym pan prezydent dzisiaj, na co zwrócił również uwagę, to nie jest tak, że my jako samorząd województwa wiemy najlepiej, co, potocznie mówiąc, w trawie piszczy, co w każdej społeczności lokalnej jest konieczne, potrzebne i tylko z punktu widzenia ulicy Wyszyńskiego 1 w Białymstoku będziemy to realizowali. W maju wspomniałem, że rozmowa ówczesna, dyskusja tutaj w tej sali gorąca spowodowana jest przyjrzeniu się najpilniejszym potrzebom w obszarze ochrony zdrowia Łomży, jej mieszkańców, także tych miejscowości ościennych i dążeniu do jak najbardziej efektywnego sposobu wykorzystania dotychczasowych obiektów służących ochronie zdrowia. Na przestrzeni lat były oczywiście dwa zdania jakby historii, bo to jest okres bodajże trzyletni, kiedy były remontowane obiekty dotychczasowego szpitala wojewódzkiego, że w perspektywie budynek szpitalu przy ulicy Kili Skłodowskiej 1 będzie opustoszały i będzie kwestia jego zagospodarowania. Pojawiały się różne pomysły. Te, na które my zwróciliśmy wiosną tego roku, że jako odpowiedzialny organ tworzący wszystkie jednostki ochrony zdrowia, te wojewódzkie, my musimy, zaspokajając potrzeby mieszkańców, także widzieć potrzeby każdej jednostki ochrony zdrowia. I wówczas, kiedy tak zwane, w cudzysłowie, nasze jednostki formalnie stwierdzą, że nie widzą możliwości zagospodarowania, nie widzą możliwości rozszerzenia swojej działalności i wobec tego pojawiające się wolne pomieszczenia, obiekty nie będą przez nie wykorzystane, wówczas możemy kontynuować działania związane z przekazaniem. Po naszym spotkaniu majowym już w czerwcu dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień przedstawił propozycję wykorzystania tego opuszczonego budynku przy Skłodowskiej Kili. W następnych tygodniach pojawiły się propozycje wykorzystania przez także tą wojewódzką stację pogotowia ratunkowego, tutaj miejscową w Łomży, a także przez szpital wojewódzki. My państwu prezydentom jakby przedstawialiśmy te informacje, na jakim jesteśmy etapie, dlaczego nie ma jeszcze z naszej strony takiej może pewnej konkluzji tego etapu dyskusji, że to jeszcze chwilę potrwa. I jesienią otrzymaliśmy już bardzo skonkretyzowaną propozycję pana dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień sposobu wykorzystania na potrzeby WOPIT-u budynku przy ulicy Skłodowskiej Kili 1, który uwzględnia kierowane także pod adresem samorządu województwa, ale także te plany, które miał pan prezydent celem zaspokojenia potrzeb tutaj miejscowych. I również jakby równolegle do tego my już w budżecie województwa podlaskiego na 2016 rok zapisaliśmy fundusze na remont, na modernizację budynku przy ulicy Kili Skłodowskiej 1. To nie jest tak, że jakby oddzielnie traktujemy pewne działania, że najpierw opracowujemy koncepcję, a jak opracujemy, to może później będziemy szukali pieniędzy i tak dalej, czyli przedłużając ten czas konkretyzacji. Na dzisiaj nasza propozycja tutaj już ustalona, jeżeli chodzi o zakres, także pewien wstępny terminarz z panem prezydentem, jest taka, że Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień przenosi się
na ulicę Skłodowską Curie. Ta dotychczasowa działalność jest rozszerzona o te obszary, o którym pan prezydent wspominał. Mogę tylko dodać, że z naszej strony jest również nacisk na to, aby również w szerszym wymiarze niż dotychczas zająć się profilaktyką różnorodnych uzależnień, szczególnie adresowanych wobec potrzebujących, ale w grupie wiekowej dzieci i młodzieży, bo tutaj w województwie takiego samodzielnego podmiotu zajmujący się ta grupa, a ona coraz bardziej jest potrzebująca w zakresie uzależnień, nie ma, aby także na to pan dyrektor zwrócił uwagę, opracowując wykorzystanie tego obiektu. I tam będzie się mieścił właśnie ośrodek po przeprowadzonym remoncie. Budynek jest, jak państwo sami wiecie, okazały, działka również, bo to jest ponad hektar, a więc kwestia tutaj przekazania tak drogiej nieruchomości zawsze może wzbudzać jakąś dyskusję. Związane to również jest z kosztem funkcjonowania, o którym tutaj z panem prezydentem, panami prezydentami, bo także i z panem zastępcą rozmawiałem w minionych tygodniach i miesiącach. I doszliśmy wspólnie do wniosku, że w Opitu jest na Skłodowskiej, natomiast przy ulicy Rybaki dotychczasowy budynek zajmowany przez ośrodek będzie tu wykorzystany przez społeczność łomżyńską na te potrzeby, które także w środowisku występuje, a którą z przyczyn jakby formalnych ośrodek nie może objąć, ani szpital. Ta nasza intensyfikacja działań, bo znaleźliśmy jakby to wspólną wizję funkcjonowania jednej i drugiej nieruchomości, przystępujemy do jej sformalizowania. To jest kwestia sposobu przekazania obiektu przy ulicy Rybaki, tak jak mówiłem, tutaj społeczności łomżyńskiej, zakresu jego wykorzystania. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w nowym obiekcie będzie miał szansę na rozszerzenie działalności, a na Rybakach powstanie potrzebna miastu placówka. Szczegóły nowej inicjatywy przybliżyli Bogdan Dyjuk i Mariusz Chrzanowski. Pan dyrektor Kołakowski przekazał w formie pisemnej, to nie jest nasze wyobrażenie. Najpierw przedstawił trochę wersji bardziej takiej skondensowanej, natomiast tutaj przedstawił to rozszerzone w listopadzie i mogę tak powiedzieć, obszary to między innymi oddział, bo tutaj kwestia jest, bo zakład opiekuńczo-leczniczy to wówczas podmiot samodzielny. Tutaj jest oddział leczniczo-opiekuńczy, czyli ten sam obszar, który, o którym pan prezydent wspominał na przestrzeni tego roku, jak współpracujemy ze sobą w tej kadencji samorządu. Całodobowy oddział terapii uzależnień, dzienny oddział terapii uzależnień, poradnia leczenia uzależnień i współuzależnienia, także poradnie psychogeriatryczne, dzienny oddział, dzienny tylko podkreślam, psychogeriatryczny plus poradnie, te, które dotychczas są, oraz to, o czym także wspominałem, kwestia poradni, opieki, dziennego na dzisiaj, powiedzmy, oddziału dla dzieci i młodzieży, jeżeli chodzi o uzależnienia. Plus jeszcze sale terapii, także ja mówię o tych obszarach tylko, bo wiadomo, że są jeszcze potrzebne przecież sale terapii grupowych, większe, mniejsze, zaplecza administracyjne, gospodarcze, także gabinety terapeutów, lekarzy, tam muszą się znaleźć. Także pan dyrektor widzi jakby możliwość wygospodarowania kilku miejsc na hostel w części parterowej tego budynku, a więc jest to różnorodny zakres wykorzystania. Po ustaleniu z panem prezydentem my możemy w tej chwili jeszcze uzbroić się w cierpliwość do 21
według naszych planów grudnia, kiedy sejmik województwa będzie akceptował w drugim czytaniu budżet województwa. I po zaakceptowaniu przystąpimy do prac projektowych związanych z zagospodarowaniem w tych obszarach, do tych celów budynku na ulicy Skłodowskiej. Tak jak wspomniałem, pewna część jest w dobrym stanie, tam wymaga tylko odświeżenia, natomiast są jakby, nie wiem ile to możemy, 40% tego obiektu wymaga gruntownej przebudowy. Tak jak Państwo byście widzieli, ten budynek główny, to ta część środkowa jest w najlepszym stanie, natomiast skrzydła wymagają przebudowy praktycznie. I to nie podamy w czasie, bo to jest kwestia przetargów oraz zakresu robót, ale chcemy, aby prace projektowe przy współudziale kierownictwa Wojewódzkiego Ośrodka były prowadzone w terminie najkrótszym z możliwych i tak samo jak prace budowlane powinny być prowadzone najkrócej, jak jest to możliwe. Ponieważ po dyskusji, po pewnych przemyśleniach, w tej chwili jest już po prostu czas na działanie. Pieniądze, tak jak mówimy, pieniądze są zabezpieczone na zadania. Kwestia ich wysokości będzie uzależniona od wyniku przetargu. My dzisiaj nie podamy, czy tam trzeba 5 milionów, 10 czy milion. Przetarg na prace budowlane wskaże, jaka jest konieczność koniecznych nakładów do poniesienia. Dzisiaj ani my, ani myślę nikt tu z obecnych nie określi, nie wiem, z błędem do pół miliona, ile tam trzeba, jakie nakłady finansowe należy ponieść. To zadanie, tak jak mówiłem, jest wpisane. Rozmawialiśmy nawet i wczoraj także podczas posiedzenia zarządu. Zarząd te propozycje, o których dzisiaj Państwu mówimy, zaakceptował. To nie jest tylko nasze tutaj z panem marszałkiem krajewskim ustalenia, tylko także ma aprobatę zarządu województwa. Biuro Inwestycji Urzędu będzie prowadziło cały proces inwestycyjny. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o działkę przy ulicy Rebaki, czyli po Wupicie, w mieście Łomża jest sporo obszarów z zakresu służby zdrowia, które należy wspierać i dzięki temu, że ta działka z budynek zostanie nam przekazany, więc wówczas też będziemy mieli możliwość realizowania tych zadań, bo chciałbym podkreślić, że to tylko w obszarze służby zdrowia mogą być one realizowane. Między innymi tutaj oczywiście może za wcześnie na konkrety, bo trzeba też będzie się tutaj zastanowić nad stanem prawnym, czy to miasto bezpośrednio, czy poprzez współpracę z stowarzyszeniem takie zadania będą realizowane. Ale na pewno w Łomży jest do rozwiązania jeszcze problem ludzi z Alzheimerem. Powstało niedawno stowarzyszenie, które zajmuje się pomocą tym ludziom, ale także przede wszystkim też rodzinom, które opiekują się tymi osobami. Myślę tutaj też, że ten budynek, to bardzo piękne miejsce na ulicy Rybakach byłoby też godne do tego, żeby zastanowić się nad stworzeniem w Łomży dziennego domu pobytu dla osób starszych, dla osób schorowanych, bo też dostrzegam w mieście ten problem. Jest dużo osób, które pracują bardzo aktywnie, zawodowo, a mają rodziców, którzy są już schorowani i też pojawia się też problem tej natury, że w Łomży nie ma miejsca, w którym mogliby
zostawić rodziców tak, żeby ktoś w sposób profesjonalny mógł nimi się zaopiekować. Ja myślę, że też stworzenie takiego miejsca to też budowanie pewnych więzi, relacji pomiędzy tymi ludźmi. To nie jest taka sytuacja, że to osobę starszą zostawia się tylko z opieką, tylko ta osoba starsza, schorowana ma możliwość też świadczenia usług rehabilitacyjnych, działalności twórczej, ale także przebywania w środowisku osób będących w podobnej sytuacji, więc na pewno na konkrety przyjdzie jeszcze czas. Pomysłów jest dużo, a czasu na zastanowienie za dużo nie było, bo w piątek taką informację otrzymałem tutaj od pana marszałka Dejuka i pana marszałka Krajewskiego. Wiem, jakie w Łomży są problemy. Teraz trzeba się tylko zastanowić nad tym, pod jakim stanem prawnym też mają być one realizowane, bo oczywiście może to robić miasto, ale także dobrze może to wykonywać stowarzyszenie. Najważniejsze jest to, że zakres tych czynności będzie świadczony właśnie dla naszego środowiska lokalnego, dla mieszkańców Łomży i regionu, a ponadto warto się zastanowić także nad tym, żeby ta działalność, żeby na tą działalność, która miałaby być realizowana w budynku po WOPiCie, była możliwość kontraktowania z NFZ-u, żeby były środki na prowadzenie tej działalności, więc wymaga to na pewno jeszcze rozwagi, ale mamy na to czas, jak Państwo usłyszeliście. Mamy w grudniu 2021. Sejmik będzie dyskutował nad projektem budżetu. Ze wstępnych naszych rozmów wynika, że zakład opiekuńczo-leczniczy w połowie tak 2017 roku. Byłoby, może szybciej, ale może to zależy szybciej od tych prac, o których wspominaliśmy. Drugi z członków zarządu regionu, Stefan Krajewski, zapewnił, że nie tylko w dziedzinie ochrony zdrowia. Interesy Łomży i ziemi łomżyńskiej są w Urzędzie Marszałkowskim dobrze reprezentowane. Szanowni Państwo, z uśmiechem przyjmuję komentarze na temat braku przedstawiciela Łomży, braku przedstawiciela byłego województwa łomżyńskiego, nawet niektórzy mówi w zarządzie województwa, bo czuję się związany od lat z Łomżą i sprawy Łomży są mi bardzo bliskie, a dodatkowo pragnę wszystkich zapewnić, że potrzeby Łomży, potrzeby byłego województwa łomżyńskiego są zauważalne przez zarząd, są dyskutowane na posiedzeniach zarządu województwa i każda potrzeba, każda inwestycja, która jest tutaj potrzebna, jest na posiedzeniach zarządu poruszana i nie jest tak, jak niektórzy komentowali, że jest postrzegane to województwo podzielane, bo staramy się traktować całe województwo podlaskie jednakowo. Ze względu na różne finansowanie różnych działań też trzeba o tym myśleć, bo zapisy niektórych programów operacyjnych są skonstruowane w ten sposób, że tutaj miasto wojewódzkie, miasto Białystok wygrywa w punktacji później. Natomiast ta inwestycja, o której dzisiaj mówimy, wcześniej już była komentowana, że to nie dojdzie do skutku. No, dzisiaj po rozmowach z prezydentem i będziemy oczywiście dogrywać te ustalenia, żeby ta inwestycja służyła jak najlepiej mieszkańcom Łomży, całemu społeczeństwu lokalnemu i mam nadzieję, że tak będzie się działo. Potrzeby są duże, bo wiadomo, że te nakłady, żeby doprowadzić do skutku, te zamierzenia są duże, ale już w budżecie województwa zapisaliśmy pewne kwoty, które będą przeznaczone na ten cel. Widzimy też inne potrzeby, problemy, to chociażby w infrastrukturze drogowej, temat dofinansowania działań i modernizacji, ciągłej modernizacji i też zarówno w środkach trwałych, ale też w wyposażeniu takim, w usprzętowieniu szpitala wojewódzkiego w Łomży. I mam nadzieję, że w miarę upływu czasu będziemy zacierać te różnice i właśnie tymi decyzjami zarządu województwa, czy też całego samorządu województwa
właśnie obalać ten mit, że Łomża jest gorzej traktowana jak pozostałe regiony województwa podlaskiego. Szczegóły finansowe i terminarz operacji przenosin WOPIT-u oraz tworzenia nowej placówki miejskiej nie są jeszcze znane. Tuż przed świętami budżet województwa na przyszły rok ma przyjąć sejmik. W projekcie jest 1 400 000 zł na remont i przebudowę dawnego zakaźniaka w Łomży. Potrzeba będzie zapewne znacznie więcej, aby w 2017 roku przedsięwzięcie zostało sfinalizowane.